inicjatywa Otwarty IKM. Spotkaliśmy się w ten piękny, słoneczny poranek, żeby poćwiczyć różne techniki dramowo-teatralne po to, żeby zwiększyć swoją elastyczność, żeby patrzeć na siebie z innej perspektywy, zobaczyć inne osoby trochę w innej roli. Uczestnikami naszych warsztatów są osoby mieszkające na Siedlcach, seniorki i seniorzy. I od samego początku już było wiadomo, że będzie świetna zabawa, bardzo pozytywnie nastawieni ludzie i z dużą, dużą łatwością angażujący się w ćwiczenia, więc mamy świetną energię, mamy dużo dobrej zabawy i mam nadzieję też dużo ciekawych wniosków do własnego życia, do tego, jak inaczej patrzeć na relacje, na siebie w relacjach z innymi i jak dostosowywać się do nowych sytuacji. Czuję jako taki mój dom pierwszy, który mnie przyjął, więc jest to dla mnie bardzo fajne, tak, że mogę na Siedlcach działać. W ogóle fajne miejsce tutaj jest, Fundacja Świat Wrażliwy, której realizujemy ten projekt, jest takim klimatycznym miejscem, którym sprzyja takiego typu działaniom, które chcą wprowadzać zmianę społeczną. Znalazłam się, prawdę mówiąc, przypadkowo, bo koleżanka mi powiadomiła, że tu jest spotkanie teatralne, ale ja nie wiedziałam, że w tym będę uczestniczyć. Jestem bardzo zadowolona, podoba mi się i lubię takie inicjatywy. W takich zajęciach uczestniczę po raz pierwszy. Z początku czułem się troszeczkę dziwnie. Mimo tego, że znałem większość osób, które tu były. Natomiast z czasem wciągnąłem się w tą tematykę. Zaczęło mnie to bawić. Uważam, że przyjemnie spędziłem czas.